A, siemanko, YouTube, odcinki z kwarantanny, lockdown, jesteśmy dalej na siłowni. Piję sobie czarną kawkę, właśnie przed treningiem, zaraz robimy barki. I dzisiaj tak na szybko, zanim wleci jakiś trening, chciałbym, nie wiem czy powiedzieć parę zdań, ale ogólnie zarysować temat spalaczy tłuszczy, bo za niedługo pojawia się okres redukcyjny, wiosna. Każdy chce wyglądać dobrze, więc myślę, że wiele osób będzie myślało, jak w jaki sposób się wspomóc w tym okresie. I jak gdyby, no, powiem wam, co ja na ten temat sądzę. Oczywiście nie jestem lekarzem, ani żadną osobą taką medyczną, więc to są wszystko takie informacyjne rzeczy i tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie nakłaniam do brania niczego, do kupywania żadnych nielegalnych rzeczy, bo to nie jest dobre, więc tylko dla własnej jak gdyby świadomości możecie sobie tego posłuchać. Więc tak, zaczynając od takich typowych spalaczy, tak powiedzmy do 100 zł, które macie dostępne w sklepach z odżywkami, to zdecydowanie jest to według mnie strata kasy, bo w składach tych wszystkich spalaczy nie znajdziecie za wiele więcej rzeczy niż jakaś guarana, kofeina, wyciąg z zielonej herbaty. Więc tak naprawdę porządne podwójne espresso przed treningiem zrobi wam w zasadzie to samo. Tak samo gdybyście odczuwali głód. Więc wydawanie kasy na to całkowicie mija się według mnie z celem. Co do tych mocniejszych spalaczy, takich powiedzmy już nawet w niektórych krajach nielegalnych, z dodatkiem DMMA albo innych. Prosimy, Adrian, prosimy. Pomachaj do kamery. To za 2021. Co do takich spalaczy właśnie bardziej mocnych, z mocniejszym składem, z jakimiś już takimi rzeczami, no to tutaj wszystko zależy. Jeżeli wam się uda na przykład dorwać właśnie spalacze z jakimś DMMA, z pochodną efedryny czy coś, no to rzeczywiście tutaj możecie już odczuć znaczącą różnicę. No, ale wiadomo, że to są już wszystko substancje, które no, już będą was w jakikolwiek sposób obciążać. Więc to na własną odpowiedzialność, ale na pewno tutaj poczujecie kopa. Co do tego, czy to w jakiś sposób przyspiesza metabolizm i da wam jakieś większe efekty, to nie do końca bym powiedział, bo to nie jest na tyle jak gdyby mocna substancja czy coś, żeby wasz metabolizm przyspieszył, więc prędzej jako taki, powiedzmy, suplement, żeby wam dodał siły i energii na cały dzień, żebyście tak nie myśleli o głodzie po prostu, to spoko. Ale jeżeli macie wydać 2,5 czy 100, to ja bym się zastanowił, czy w ogóle warto. Co do takich rzeczy już nielegalnych, aptecznych, no to najpopularniejszy w sumie z takich jest klembuterol. Jest to lek, który był kiedyś używany, ale jest wycofany już ze sprzedaży. Można powiedzieć, że przyspiesza wam gdzieś metabolizm tak o 10%, czyli zawsze te 200-300 kalorii w ciągu dnia możecie spalić. Gdzieś tutaj wam wrzucę jakieś przykładowe dawkowanie, co ja uważam, że jest w miarę rozsądne, ale tak jak mówię, nie polecam nikomu i myślę, że używanie klenu tak 4-5 tygodni to jest taki maks, bo na dłuższą metę, w dłuższych dawkach klen bardzo obciąża serce i może powodować zniszczenie mięśnia sercowego. Oprócz tego, jeśli chodzicie drażliwi, możecie mieć problemy ze snem, jeżeli weźmiecie go zbyt późno w ciągu dnia. Trzęsące się ręce i palce to jest bardzo popularny objaw, więc jeżeli macie dopiętą dietę, trening, jesteście już na jednocyfrowym poziomie tkanki tłuszczowej, no to możecie się wspomóc, jeżeli naprawdę chcecie zrobić kozak formę, no ale musicie się liczyć z tym, że skutki uboczne na pewno będą odczuwalne, no i jest to substancja obciążająca. Kolejną taką rzeczą jest T3, czyli hormon tarczycy. W skrócie po prostu przyspiesza wam to metabolizm, ale tutaj też z dawkami ze wszystkim trzeba być ostrożnym, bo zbyt duże dawki T3 mogą nie tylko wam palić tłuszcz, ale ogólnie masę mięśniową i ogólnie kilogramy z ciała. Nadużywanie T3 może spowodować to, że wasza tarczyca już nie będzie prawidłowo funkcjonować i wtedy możecie być od leków na tarczyce uzależnieni już do końca życia. Więc jakieś dłuższe dawkowanie T3 też bym raczej odradził.
i skupił się na niewielkich dawkach przez krótki okres czasu, kiedy naprawdę zależałem na super formie. Oczywiście takie rzeczy jak uderzenia ciepła, drażliwości, zmęczenie, no to są stałe skutki uboczne jakiegokolwiek, powiedzmy, spalacza, który rzeczywiście coś działa. Z takich jeszcze popularnych, no to na pewno się obiło nieraz DNP, ale tego bym w ogóle nigdy nie tykał, bo nie dość, że zbyt duża dawka może was zabić, gdyby było źle odważone w opakowaniu, to dostanie DNP jest turbo trudne i ogólnie no to jest taki spalacz, którym naprawdę możecie zakończyć swoje życie i nawet profesjonaliści go unikają, bo według mnie jest zbyt duże ryzyko do zysków, jakie możecie z tego mieć. Jeszcze z takich popularniejszych zestawów jest na przykład EKA, to jest efedryna, kofeina i aspiryna. To też wam przyspiesza o parę procent metabolizm. Efedryna naprawdę daje fajnego kopa i daje naprawdę jak gdyby dużą wytrzymałość, zwłaszcza na treningu cardio, jak robicie po treningu, żeby tą godzinę cardio machnąć. No a aspiryna, która lże za krew i kofeina, która przyspiesza jak gdyby tętno, no powoduje, że macie ten efekt spotęgowany, więc to taki częsty też tak jest. No i ogólnie tak podsumowując temat spalaczy, to co mogę powiedzieć, że jeżeli nie potrzebujecie robić turboformy z żyłami na brzuchu, jeżeli nie startujecie w zawodach, to spalacze naprawdę nie są dla was. Jeżeli macie ponad 10% tkanki tłuszczowej, spalacze nie są dla was. I jeżeli myślicie, że spalacze zastąpią wam dobrą dietę, w zasadzie dopiętą dietę co do kalorii i solidny trening, to spalacze nie są dla was. I formę naprawdę da się zrobić treningiem i dietą. Jeżeli macie na tyle silną wolę, samozaparcie i dyscyplinę, to jesteście w stanie wszystko zrobić bez tego. Wiadomo, że to pomaga, ale no, jest to opłacone jakimiś kosztami zdrowotnymi, więc no należy się zawsze dwa razy zastanowić. Dopijam kawkę i bierzemy się za trening. A po treningu powiem wam, dlaczego wjechały konkretne ćwiczenia w danej kolejności. I na dzisiaj będzie tyle, taki wieczorny odcineczek po pracy. Na dobre zakończenie dnia. Yeah, hey. Go wild, go crazy. So free, man, like I'm driving Miss Daisy. Might go stupid, brain go lazy. Time rewinds, tell the devil don't take me. Dancing with the devil and she wild with the tango. Spicy with the salsa, out on the table. Higher than a kite and her eyes red and hazel. Looking past the surface, baby, I don't see an angel. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. Baby, bring it to the ground, let me catch ya. Baby, turn it right around, throw it backwards. Turn that shit around, throw it backwards. Fast in the rear view, 100 on the dash, red and blue in the mirror too. We don't really care, I'm excited. Might speed up, take a right, I'm riding. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. What you gonna say when I ask ya? Oh, turn it right around, throw it backwards. Throw it back, throw it back, throw it. Go crazy.
skończyliśmy trening. Teraz dlaczego robiliśmy takie ćwiczenia, a nie inne? Zaczęliśmy od wzniosu handli na bokiem. Przede wszystkim dlatego, że zależy nam na budowaniu szerokości barków. Barki składają się z trzech mięśni, z przedniego aktoru, bocznego i tylnego. Za szerokość barków najbardziej odpowiada właśnie boczny aktor. Więc zaczęliśmy od wzniosów, żeby maksymalnie zmęczyć ten akton. Następnie przeszliśmy do przedniego aktonu. Ćwiczenie ze sznurkiem, bardzo fajne. Różnica między handlami a sznurkiem jest taka, że robiąc z bramy macie ciągłe napięcie na przedni akton, bo nie odkładacie ciężaru. A kiedy trzymacie handlę, to ten moment na dole jest, kiedy całe napięcie spada. Więc zrobiliśmy taką wariację. Następnie zrobiliśmy face pulla, też głównie dlatego, że Adrian preferuje zamiast handlami. Na tylny akton, tutaj nie musi być wielki ciężar, skupiacie się, żeby właśnie czuć tylny akton, zakres ruchu też nie jest taki duży. Następnie przeszliśmy do wzniosów jeszcze na przedni, standardowo na dobicie, żeby barki miały taki pełny, mocny wygląd, zwłaszcza tutaj z klatką, żebyście mieli tą zbroję taką przednią. I zakończyliśmy wyciskaniem handli na stojąco. Dlaczego tak? Po pierwsze dlatego, że ogranicza nas ciężar, bo mamy tylko do 25 kg. Czemu na stojąco? Bo stojąc możemy wziąć jeszcze mniejszy ciężar niż gdybyśmy siedzieli, więc byliśmy w stanie spokojnie wykorzystać te ciężary, które mamy tutaj i maksymalnie przeciążyć barki przy wyciskaniu. A zakończyłem to ćwiczenie dropsetem, żeby maksymalnie właśnie spompować, napełnić krwią barki wartościami odżywczymi i też spalić dodatkowe kalorie, ale to już taki detal. Trening standardowo kończę pół godzinki cardio. I na dzisiaj to jest tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Peace.